No i tym sposobem dotarła do końca nasza konferencja. Oczywiście mamy jeszcze czas przeznaczony na dyskusję, chociaż jesteśmy po opóźnieniach, więc to już pewnie będzie kwestia Państwa woli, czy ta dyskusja rzeczywiście będzie miała miejsce, ale zapraszamy do dyskusji. Do tradycji lokalnej, ludowej i przenoszącej
tematykę religijną, fazy stricte religijną na gruncie ludowym, że jednak artystycznie te prace są słabsze, no one są mniej oryginalne. No to, tu jest jakiś kompromis, jaki artysta zawiera no z konwencją, prawda? Sztuka religijna jest wyjątkowo sformalizowana i nie może być inaczej, prawda? Chyba, no właśnie, chyba, że jest jakoś heteroprofesyjna, prawda? Jest alternatywna. Właśnie odchodzi od tych schematów. No ale trudno sobie wyobrazić, że artysta, który realizuje zamówienie miejscowego księdza proboszcza, że będzie no, alternatywny w swojej ekspresji. No musi wykonać zadanie, prawda, tak, żeby nie tylko proboszcz, ale wierni, żeby byli zadowoleni. No on pracuje dla społeczeństwa, no to jest pewna misja i tu się płaci za tą cenę. Więc pod tym względem właśnie bym widział wyraźną analogię między tymi dwoma artystami, którzy żyli w tej samej epoce i którym przyszło dokonać żywota w PRL-u. A to dzięki bardzo długiemu żywotowi. Więc to chciałem podsunąć może taki pomysł tutaj autorką zajmującą się twórczością Jana Bałacha, że tam jakaś bardzo podobna postać w samym czasie funkcjonowała. Dziękuję. Przedstawieniem się łączy. Jan Bałach już nie jest tak znany. Ja szybko Wikipedii sprawdziłem. Hoffman o 3 lata był starszy od Bałacha. Więc to jest ten sam czas. Ten i ten byli w Krakowie. Ale co mi się wydaje, że jednak Hoffman był wcześniejszy. Wcześniej zaczął, tak. Wcześniej zaczął, to był jakby jego pomysł. A Jan Bałach potem tutaj na naszym, Cieszyńska Cieszyńskiego, troszeczkę później na swój sposób ten interpretował. Tak, to myślę, że tam jest różnica jakichś 10 lat, bo tu mniej więcej pamiętam, kiedy Matejko przestał być rektorem, jego miejsce zajął Malczewski, więc wydaje mi się, że Wlastimir Hoffman mniej więcej 10 lat wcześniej studiował, skończył oczywiście akademię wcześniej, a te wspaniałe dzieła, które można zobaczyć w Westerreichische Galerii, one powstały jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny, przed pierwszą wojną światową. To rzeczywiście jego twórczość to była fantastyczna. Potem jeszcze gdzieś w Moguncji odkryłem w antykwariacie przepiękny obraz z tego wczesnego okresu, to znaczy pierwszej czy drugiej dekady XX wieku Wlastimira Hoffmana. To był rok 83. Ja byłem skromnym stypendystą w Instytucie Historii Europejskiej w Moguncie. Ten obraz kosztował 6000 marek. Właściciel powiedział mi, że może mi opuścić o połowę. Więc był to piękny gest z jego strony, bo jak mi powiedział, też by mu zależało, żeby Wlastimir Hoffman wrócił do swojej ojczyzny. No, ale co? Nie muszę mówić, że niewiele z tego gestu można było przyjąć. No, ale to był też świetny obraz. Ja bym naprawdę wiele dał, żeby móc mieć ten obraz, a potem oczywiście podarować jakiemuś muzeum, żeby stanowił tam ozdobę zbiorów. To tak. W każdym razie, jak śledziliśmy kiedyś właśnie przy pamiętnikach, listach, Wlastimir Hoffman mianowała gdzieś się pojawi. Niestety nie, cisza. Więc są wyraźne analogie, natomiast jakby nie wypływa to z żadnych wspomnień, żeby ta inspiracja była. Ale z artystami czasami jest różnie. Oni nie chcą być pobudowani. Właśnie my częściej pobudujemy niż oni ze sobą. Moją drogą interesującą przy tej szklackiej porębie, gdzie on tam żył 20 lat, a może więcej, czy tam coś pozostało po nim.
On mieszkał w takim domu w stylu góralskim, a to był jego własny dom i on wypełniony był dziełami. Ten dom na Syniele Hoffmana Szklarskiej Kolonii wypełniony był dziełami sztuki, no i coś musiało się stać z tym jego dorobkiem gdzieś lokalnie, chociaż on powinien znajdować. No, sam byłbym naprawdę bardzo, bardzo ciekaw, jak to było, a to zainteresowanie natury rodziny wynikało z tego, że on był jakimś krewnym mojej mamy, to znaczy po kądzieli miał tam jakieś związki z moją rodziną i mówiło się o nim dużo właśnie w Wiedniu, ci nasi krewni austriacko-czescy bardzo właśnie podkreślali, że oni tutaj z tak znakomitym artystą mają związki rodzinne. No. Przepraszam bardzo, że wszyscy nie przekazali mikrofonu panu profesorowi. Właśnie zajmują się mówię. Mam nadzieję, że wszyscy państwo słyszeli jednak. Czy nasza dyskusja trwa, jest owocna? Czy są następne głosy na nich? Ja chciałabym zadać pytanie w kontekście tego, co mówiłam, tej całości, której wysłałam, ponieważ zauważyłam wielokrotnie w środowisku moich znajomych, czy to liceum, czy studentów, którzy pochodzą z tego regionu, właśnie taką fascynację i duchowością, i ezoteryzmem, i się zastanawiam na tym, czy to wynika po prostu z ciekawości młodych ludzi i z takiej fascynacji też kulturą New Age, czy raczej też ma jakiś to związek z tym, że pochodzą z tego regionu, czy może dużo z tych osób właśnie ma rodziny, jeżeli nie, to myślę, że już taki czas powoduje.
nowe pomysły pojawiały. Chcę powiedzieć też, zanim podziękuję za Państwa obecność, że czeka nas jeszcze jedna zamykająca konferencja w Książnicy Cieszyńskiej, która otworzy.